mama się bardzo bała i dla mnie, i dla babci, że będziemy wywiezione, poszła do prezesa Czerniakowa prosić o opiekę nad babcią. Metynas Czerniakow powiedział mojej mamie: proszę pani, ja jestem bezradny. I dwa dni potem popełnił samobójstwo. I zaczęło się prześladowanie Żydów i ludzi żydowskiego pochodzenia. To znaczyło, że Niemcy był na drzwiach mieszkania dziadków było napisane, że to mieszkanie należy do Rzeszy Niemieckiej. Nie wolno nic zabrać z tego mieszkania. I Niemcy przychodzili jak do sklepu. Przychodzili, chodzili po mieszkaniu, zabrali dziadusia z gabinetu, książki i w ogóle umeblowanie. Ale co najbardziej pamiętam, to że kiedyś przyszli, babcia stała w holu, jak dwaj żołnierze wynosili na schody kredens. I mnie się w tym momencie przypomniało, że ja mam znaczki w szufladzie tego kredensu. Wobec tego poleciałam do babci i z płaczem moje znaczki. Bardzo się czuję winna, bo babcia, która jako młoda dziewczyna była w internacie w Niemczech, świetnie mówiła po niemiecku. Ja się nigdy niemieckiego nie uczyłam. Francuski był moim językiem, tak. I powiedziała do tego żołnierza, czy moja wnuczka może wziąć te znaczki. I bez jednego słowa ten młody żołnierz odwrócił się i babcie tak uderzył w twarz. Ja to do dziś dnia widzę. Nie zapomniałam, jak się czułam, że to moja wina. Niemcy ogłosili getto warszawskie. Nie pamiętam właściwie nic, jak to było, tylko że byłam z mamą na spacerze i nagle wróciłam do mieszkania na ulicy Siennej, gdzie u kogoś innego, gdzie dziadkowie mieli jeden pokój, mama i ja drugi pokój. Oczywiście kucharka została po polskiej stronie, także babcia przejęła gospodarstwo. No i wszystko się zmieniło. Nie tylko, że warunki były okropne, ale ulica była zupełnie obca, bo ludzie, którzy nie mówili po polsku, wyglądali inaczej. Nigdy nie miałam do czynienia z tym. Więc jako dziecko nie bardzo mogłam to wszystko zrozumieć. Dlaczego żyjemy tak inaczej? Niestety po kilku miesiącach ta część ulicy Siennej została słowo mi uciekło, że już nie była w getcie. I wtedy się zrobiło o wiele trudniej, bo nie mogliśmy już dostać nawet dwóch pokoju u nikogo. Także dziadkowie dostali w jednym miejscu jeden pokój, a mama i ja byliśmy na ulicy Pańskiej, gdzie znowuż był mur przez środek ulicy, przez środek jezdni. I pamiętam, że nie wolno mi było dojść do okna,
wieczorem, bo były patrole i żydowskiej policji, i niemieckie. I Szmugiel tam odchodził. Także co noc była strzelanina. I dużo szmuglu było, dzieci szmuglu. Chłopcy szmuglowali mali, wyjmowali cegły z muru i przenosili. I widziałam wiele razy trupy tych dzieci zastrzelonych. Dawna znajoma mojej mamy, która się zaofiarowała na początku wojny, że będzie nam pomagać, wzięła mnie na wakacje. Było przejście, sądy, które były na Lesznie, miały dwa wejścia. Od strony getta i od strony polskiej. Było pełno policji, szpiegów i tak dalej, ale udało się. Mama ze mną poszła tam. Spotkałyśmy panią Wedecką, która się nami opiekowała. I ona mnie zabrała i byłam na jakichś wakacjach dla dzieci, ale nie pamiętam, gdzie to było, żadnych detali. Jedyne, co pamiętam, że jak wróciłam z tych wakacji, znowuż tą samą trasą, miałam ze sobą koszyczek truskawek dla babci. I jak szłyśmy ulicą, to było normalne, ale to mi się nigdy nie zdarzyło. Byli ludzie w getcie, którzy dosłownie umierali na ulicy. Nie mieli mieszkań, nie mieli jedzenia. I jak widzieli, że się ktoś ma coś, co wygląda na jedzenie, to dosłownie się rzucali. I taki człowiek, nie wiem, już nie pamiętam, czy to był chłopak, czy dorosły, dosłownie zębami rzucił się prosto na ten koszyczek z truskawek. Ale to, tego nie rozumiałam wtedy, że ci ludzie naprawdę umierają z głodu. Wiedziałam, że jedzenie, które myśmy mieli, nie byłam głodna, ale to nie było to, do czego byłam przyzwyczajona. Znowuż taki źle o mnie mówiący te wspomnienie, że przy jakimś obiedzie czy kolacji była brukiew. Ja nigdy w życiu brukwi nie jadłam. Jak zobaczyłam to, to powiedziałam, ja tego nie będę jadła, to jest dla świni. I jedyny raz w moim życiu, kiedy dostałam klapsa od mojej babci, to było wtedy. W każdym razie, poza tym, no, ciężko było. Ktoś poprosił dziadusia, który był już emerytą, miał 75 lat wtedy. Poproszony był, żeby pójść zobaczyć pacjenta. I zgodził się. Jak wrócił do domu, to pierwsze, co powiedział babci, nigdy w życiu takich brudów nie widziałem. Zaraził się tyfusem plamistym i w ciągu tygodnia umarł. Byłam na jego pogrzebie, to był ostatni pogrzeb, gdzie jeszcze pozwalali Niemcy rodzinie. Pamiętam przemówienia, bo był bardzo, bardzo kochanym i szanowanym kierownikiem wydziału Szpitala na Czystym. Neurologiem, napisał jedną z pierwszych książek o diagnostyce chorób nerwowych. Mam książkę o neurologach polskich, gdzie jest długi, że to powiem, opis jego pracy i wszystkiego, co robił. To było moje pierwsze, że tak powiem, spotkanie z kimś bardzo bliskim, kto umarł. No i tak doszliśmy do lata 42.
kiedy zaczęła się likwidacja getta. Mama się bardzo bała i dla mnie, i dla babci, że będziemy wywiezione. I ponieważ mój pradziadek był szefem gminy żydowskiej, miał dwie kadencje w 20 latach, poszła do prezesa Czerniakowa prosić o opiekę nad babcią. I jak później nam opowiadała, w jego gabinecie, tam gdzie miał biurko, wisiał portret mego pradziadka na ścianie i metenas Czerniakow powiedział mojej mamie: proszę pani, ja jestem bezradny. I dwa dni potem popełnił samobójstwo. Nic nie mogę zrobić. Chyba jakiś dzień czy dwa potem adwokat, który mieszkał właśnie w tych domkach parafialnych, znowu, za chwilę mi wróci nazwisko, powiedział mamie, że następnego dnia będzie akcja właśnie w okolicy kościoła i że on zabiera swoją żonę na policję. I jeżeli mama chce, to on weźmie mamę i mnie. On był Żydem i on był w policji żydowskiej. Dlatego on wiedział, jakie są plany. Niemcy, dzielnice po dzielnicy, zamykali i czystkę robili. I to się nazywało akcja. Także on wiedział, że na okręg kościoła na Placu Grzybowskim będzie akcja następnego dnia i zdawał sobie sprawę, że będąc dzieckiem, moje szanse w takiej akcji byłyby, nie byłoby mnie. Więc nocowaliśmy na parafii i pamiętam, że następnego dnia rano mama powiedziała mi, żebym poszła do babci i pożegnała się z nią, że my idziemy, wrócimy wieczorem. I to jest też jeden z żywych obrazów, bo przy ścianie kościoła poleciałam do babci i mówię, mama powiedziała, żebym się pożegnała i babcia powiedziała: poczekaj, ja mam ci coś, chcę ci coś dać. Na co moja odpowiedziała: mama nic nie powiedziała, żeby brać, i poleciałam. Dowiedziałam się wiele lat potem, że babcia chciała mi dać złotą bransoletkę, która była lokatą kapitału. No. W każdym razie, jak jechałyśmy rykszą, bo to był transport w getcie, były ryksze, na policję, to już szedł oddział niemiecki w kierunku kościoła. Ale nie mieli powiedziane, że mają zatrzymywać ludzi. Dopiero na miejscu, że tak powiem. W każdym razie tego wieczoru wróciliśmy na parafię i tego też nie można zapomnieć. Sala parafialna żyła, ale nie było ludzi. Była na pół igła nawleczona. Kawałek materiału z nożyczkami. W kuchni był garnek, gdzie ktoś, nie było już w nim wody, ale obok leżały kartofle i leżał kartofel z nożem w tym kartoflu. Ale nie było też żywej duszy.
I nagle klapa w podłodze się uniosła. I co dla mnie wtedy była starsza staruszka, ale to prawdopodobnie była dużo młodsza niż ja dzisiaj jestem. Pani i szeptem mówi, poszli. No i ktoś, ten pan zdaje się, powiedział, co pani tu robi? Ta pani wybuchła płaczem. Mówi, zabrali moją córkę, zabrali mego wnuka. I taki był krzyk i wrzask, że ja się zlękłam. Ona jedyna się schowała w tej piwnicy. No i dalej płakała, co się ze mną teraz stanie, po co ja żyję. Dowiedzieliśmy się tego wieczoru. Babcia i siostra mamy, która się opiekowała babcią po śmierci dziadusia, mieszkała z nią, była rozwódką, że były zabrane, ale mama dostała telefon ze szpitala na Czystym, który był przeniesiony koło Umszlak placu, że dyrektor szpitala, który wtedy funkcjonował jeszcze ten szpital, zobaczył babcię w tym tłumie na Umszlak placu i posłał pielęgniarkę z białym fartuchem, żeby babcię wyciągnęła do szpitala. Więc mama rozmawiała z babcią i umówiły się, że mama zostanie, że następnego dnia, nie wiem już kto, myślę, że mecenas Nowogródzki to załatwił, że ja wyjdę z getta z kolumną pracy. Ja miałam 12 lat, ale byłam zawsze bardzo wysoka na mój wiek, tak wyglądałam na starszą. Byłam ubrana w jakiś, wszystko co mogłam zabrać to było na mnie. No, to był albo koniec lipca, albo początek sierpnia. I mama powiedziała, że zostanie, żeby załatwić coś dla babci też na wyjście. I ja już stałam w tej kolumnie do wyjścia z getta, kiedy mama powiedziała, to zobaczymy się. I ja powiedziałam, ja nie idę bez ciebie. I ten facet, który był przekupiony i prowadził tą kolumnę, zląkł się, że Niemcy zauważą taką dyskusję, że tak powiem, i powiedział mamie, niech pani idzie z nią. I w ten sposób uratowałam mojej mamy życie.